stres. Stres i dużo śmiechu to jest brzuch. Natomiast jeżeli chodzi o resztę ciała, no to siłka. Siłka, jak regularnie? Nieregularnie. Ale jak już tam wchodzę, to już nie ma zmiłuj. No dobrze, a dietka? 35 minut cardio, potem ciężarki, rozciąganie się i tak dalej. A dieta? Nie, błagam cię. Nie, próbowałam. To są w ogóle nie moje klimaty. Ja kocham jeść. Muszę od czasu do czasu zjeść domowe ciasto, bo inaczej życie nie ma sensu. No dobrze, ale słuchaj, bo mówi się, to są takie mity dotyczące tego, że w telewizji to trzeba wyglądać tak i tak. Czy ty kiedykolwiek usłyszałaś w telewizji, że ktoś ci powie, wiesz Patrycja, tu masz za dużo albo te włosy są za bardzo? Non stop, jasne, oczywiście. Oczywiście non stop coś słyszę, ale ja chyba nie bardzo sobie z tego robię. Dużo. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że gdzieś tam ważne jest, żeby być sobą. I jeżeli ja się dobrze czuję w swoim ciele, bądź takiej stylizacji, bądź takich włosach, to powinnam słuchać siebie i swojej wewnętrznej siły, bo kiedyś bardzo często właśnie zgadzałam się na różne rzeczy i potem cierpiałam, widząc zdjęcia i czułam się skrzywdzona. Teraz, jeżeli coś nawet jest jakaś wtopa, to spływa to po mnie jak po kaczce, bo wiem, że zrobiłam tak, jak chciałam. Wiesz, o co chodzi? Natomiast dzisiaj miałam akurat spotkanie i pierwszy raz w życiu spotkałam się z tym, że reżyser powiedział, błagam cię tylko nie chudnij, potrzebujemy twoich kształtów. To było bardzo fajne.